Dzień dobry, dzień dobry. Mamy drugą połowę lutego, więc śmiało możemy zabrać się za wysiew cebuli i pora. Możecie wysiewać od lutego do nawet kwietnia. Jeżeli chcecie sobie zrobić rozsadę cebuli, tak jak ja troszeczkę wcześniej, żeby właśnie cieszyć się zbiorem cebuli już dużo wcześniej, to możecie tą cebulę wysiewać sobie właśnie ze mną teraz w drugiej połowie lutego. Jeżeli nie macie miejsca na parapetach, możecie tą cebulę po prostu sobie wysiać nawet prosto do gruntu w drugiej połowie marca. Chociaż ja zdecydowanie preferuję ten wysiew jednak na rozsadę z tego tytułu, że mamy większą kontrolę z tego, co się dzieje. Nigdy nie wiemy, jaka pogoda będzie tak naprawdę w ogródku w drugiej połowie marca czy w kwietniu. Może akurat spadnie śnieg i ta rozsada nam się po prostu nie będzie prawidłowo rozwijała. A też cebulę, jak uprawiamy w ogrodzie, no to chcemy, żeby ona była już gotowa do zbioru gdzieś tam w okolicy tego momentu, jak sadzimy pomidory, czy jak ją gdzieś tam już potrzebujemy do przetworów. Więc to jest dla nas bardzo istotne. Ja cebulę globą właśnie uprawiam z przeznaczeniem do przetworów, bo ona jest duża, fajna, taka słodsza, bardzo się do tego nadaje. Jeżeli chcecie też wiedzieć, jak wygląda płodozmian co do uprawy cebuli, to już Wam szybciutko tutaj mówię. Cebulę, w ogóle jeżeli macie ochotę, możecie sobie zamówić mój poradnik ogrodowy, planer ogrodnika, gdzie możecie sobie zapisywać notatki, co robicie w ogrodzie oraz sobie możecie poczytać podpowiedzi na temat tego, co w danym miesiącu zrobić i jak tutaj uprawiać. Oczywiście też od razu mogę tutaj, jak już jesteśmy przy autopromocji, to powiedzieć, że możecie sobie zamówić kalendarz naścienny, który napisałam dla Was już na początku tego roku. Tutaj jak widzicie, muszę zmienić na luty, bo mi karteczka spadła. W każdym razie jedna i druga pozycja podpowiada, co należy zrobić w ogrodzie. Są napisane na podstawie moich wieloletnich notatek, więc wszystko macie tak od strony praktycznej opisane. Jeżeli chodzi właśnie o uprawę cebuli, to cebulę najlepiej jest uprawiać w ogrodzie warzywnym po pomidorach, po paprykach, po bakłażanach, czyli po wszystkich warzywach psiankowatych. Bardzo ważne jest, żeby stosować płodozmian w ogrodzie, jeżeli chcecie uprawiać zdrową cebulę. Cebula często jest atakowana przez przeróżne szkodniki. I w momencie, kiedy stosujemy płodozmian, to nie musimy stosować środków ochrony roślin, bo zmieniając miejsce prawidłowo naszych roślin, po pierwsze zmniejszamy ilość składników nawozów, które stosujemy w ogrodzie, bo załóżmy uprawiamy ogórki. Ogórki potrzebują dość sporej dawki nawozów, ale mają bardzo płytki system korzeniowych. A po ogórkach, czyli polskich dyniowatych, według płodozmianu najlepiej jest uprawiać co? Zobaczcie. Po dyniowatych najlepiej jest uprawiać korzeniowe, które mają bardzo długie systemy korzeniowe i dzięki temu, że uprawiamy według płodozmianu, no to nie musimy tak często nawozić i generalnie wszystkie składniki pokarmowe i wszystkie szkodniki są w dużo lepszej kondycji w naszym ogródku warzywnym. Jeżeli chodzi w ogóle o te szkodniki, no to jeżeli uprawiacie w ogóle w skrzyniach podwyższonych grządkach, no to już w ogóle płodozmian jest jak najbardziej wskazany, żeby sobie ułatwić kontrolę szkodników w swoim ogrodzie warzywnym. W momencie, gdy cebula miałaby szkodnika w swoich korzonkach, to jeżeli ja będę uprawiała cebulę kolejny rok w tym samym miejscu, no to istnieje bardzo, bardzo duże ryzyko, że moje cebule będą bardzo szybko zaatakowane przez tego szkodnika. A w momencie, gdy stosujemy płodozmian, czyli na przykład przenosimy uprawę cebuli z tej grządki cebulowej na tą grządkę, gdzie w poprzednim roku rosły psiankowate, czyli papryka, pomidory, bakłażany, to tam tego szkodnika nie ma. I ta cebula ma większe szanse na to, że będzie zdrowo sobie rosła. W momencie, kiedy zmieniamy uprawę co 4 lata, to tak naprawdę większość szkodników i chorób, które są w ziemi, po prostu ginie. Nie ma swojego żywiciela, czyli tego danego warzywa, który pozwala mu przetrwać, więc po prostu naturalnie jest wyeliminowany. I też jak będziemy później już sobie w ogródku warzywnym sadzić cebulę do gruntu, no to też będę Wam pokazywać, że warto sobie systemy korzeniowe namoczyć w popiele i tak też sadzić sobie do ziemi, żeby właśnie te szkodniki, które się podgryzają od strony korzonków, żeby po prostu trafiły na ten popiel,
popił i mówił, to mi nie smakuje. Za chwileczkę możemy też wyskoczyć jeszcze do ogródka, gdzie pokażę Wam, jak wyglądają cebule o zimę, które sadziliśmy jesienią. Było bardzo mroźno i śnieżnie, ale cebula już tam, co niektóra, już zaczyna wychodzić i całkiem ładnie wygląda. Słuchajcie, uprawa cebuli jest naprawdę bardzo prosta. Jedynie musicie pamiętać o tym, żeby cebulę uprawiać na jasnych parapetach i najlepiej, żeby nie były one takie zbyt mocno przegrzane. Jeżeli gdzieś tam chcecie na parapetach trzymać swoje rozsady sadzonek, to obojętnie, czy to będzie cebula, pomidory czy papryki, warto, żeby w tym pomieszczeniu, na tym oknie, w którym stoją te wszystkie rozsady, zakręcić kaloryfer. Chodzi o to, że kaloryfer po prostu bardzo mocno, jeszcze szczególnie zamknięty firanką, bardzo mocno nagrzewa tą przestrzeń, gdzie są nasze sadzonki. A w takich wczesnych wysiewach jak luty czy marzec jeszcze nie mamy aż tyle dni słonecznych, nie ma tego słońca aż tyle w środku, w pomieszczeniu i po prostu przez to, że jest zbyt ciepło, to sadzonki nam się wyciągają. Tą cebulę, którą dzisiaj sobie wysiejemy, w marcu wyniosę do szklarni i tam będzie sobie rosła w spokoju, w takim właśnie chłodniejszym pomieszczeniu, aż do momentu, gdy będę chciała ją przenieść do gruntu. Ile jest odmian cebuli? Matko boska, prawie tyle, co odmian pomidorów. Zobaczcie, ile mam przeróżnych odmian cebuli. Nie wszystkie wysiewam w tym roku, ale też trzeba sobie powiedzieć, że nie ma sensu kupować jakichś nadwyżek cebuli, żeby ją magazynować, te nasionka, przez długi czas, ponieważ nasiona cebuli mają bardzo krótką ważność. I niby na opakowaniu jest napisane, że ona na przykład będzie dobrze kiełkowała jeszcze przez następne 2 lata, ale muszę Wam powiedzieć, że nasiona często z zeszłego roku bardzo słabo kiełkują. Ja już jakieś 2 tygodnie temu zrobiłam sobie test moich nasionek i wysiałam sobie tutaj na całości i zobaczcie, jakie schody mizerne. Tu gdzieniegdzie co prawda zaczynają znowu się przebijać, ale jak na to, że było tu wysiane gęsto nasion, to widać ewidentnie, że te nasionka z poprzedniego roku straciły swoją ważność i zdolność do kiełkowania. Tutaj mam wysiany por i por jakby też, właściwie nie wiem dlaczego, tylko po jednej stronie kiełkuje, a po drugiej nie. W każdym razie widać ewidentnie, że też jakoś tutaj szału nie ma. Także te nasionka z poprzedniego roku słabo, bardzo. Dlatego biorę nowe nasiona, które zamawiałam niedawno i te będę wysiewała. I teraz tak, jak wysiewać cebulę? Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Cebulę możecie wysiewać sobie do wielodoniczek. Cebula w ogóle ma dość głęboki system korzeniowy. Jak wyrywacie cebulę, to widzicie, że tych korzeni jest bardzo dużo. I jeżeli będziecie siali cebulę do zbyt małych pojemników, to bardzo szybko systemy korzeniowe będą ze sobą konkurowały i nie będą te sadzonki się dobrze rozwijały. Już na przestrzeni tych wszystkich lat, gdzie dla Was nagrywam odcinki, przetestowaliśmy wiele sposobów i najlepszym sposobem to jest po prostu uprawa w wielodoniczkach, gdzie każda sadzonka jest przesadzona do osobnej doniczki, jeżeli chodzi o por, a po 2-3 sztuki w jednych wielodoniczkach, jeżeli chodzi o cebulę. Wtedy te sadzonki naprawdę są potężne. Jeżeli chodzi o por, no to już też Wam co roku pokazywałam, że mój por, który sadzę w maju do gruntu, czy tam pod koniec kwietnia, zależy jaka jest pogoda, często jest grubości mojego malutkiego paluszka, więc naprawdę bardzo, bardzo ładny. Takich rozsad na targowiskach raczej nie spotkamy. I też tutaj trzeba sobie dopowiedzieć, że jeżeli chcecie uprawiać cebulę, to jeżeli będziecie chcieli w nieskończoność trzymać na parapetach do kwietnia, to ta rozsada będzie bardzo, bardzo licho wyglądać. Cebula potrzebuje chłodniejszego miejsca do przechowywania w momencie, kiedy już jest nieco większa, troszeczkę większa niż ta. Trzeba wynieść do inspektu bądź do szklarni albo zrobić sobie na jakimś tam balkonie taki mały, osłonięty inspekt, gdzie po prostu nie będzie przemarzało, ale też nie będzie jakoś super gorąco. Jeżeli chcecie mieć w ogóle na balkonach jakieś tam inspekty, no to pamiętajcie o tym, że w słoneczne dni trzeba to otwierać, ponieważ tam jest zbyt gorąco. Za takim tunelem foliowym jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. I teraz tak, możecie uprawiać cebulę, jeżeli na przykład nie chcecie jej pikować, nie chcecie trzymać tacki z tymi rozsadami cebuli, to możecie sobie wysiać cebulę od razu do takiej dużej doniczki. To jest duża donica, jest głęboka i śmiało można w niej uprawiać. Ja tutaj akurat mam tą donicę 5-litrową i w tak wysiane cebule, ja wiem, że to jest duży pojemnik i na początku, gdzie jeszcze teraz nie ma tych rozsad na parapetach tak dużo, to możemy sobie na to pozwolić, bo w marcu, czyli mniej więcej tak za miesiąc, wyniosę sobie tą donicę do szklarni i po prostu tylko chwycę całość
tak zduszę sobie i całość przeniosę, wykopię sobie w szklarni dziurę, włożę te cebule i zostawię i dopiero w momencie, gdy będę przesadzała je do gruntu, to wtedy sobie porozdzielam, a nie będę pikowała w tym roku. Jeżeli macie takie doniczki P12, P14, to też możecie w nich sobie powysiewać. Na pewno do tego marca spokojnie będą dobrze w tym się rozwijały. Ziemię, którą tutaj używam, to jest ziemia do wysiewu nasion. Nie kwiatowa, absolutnie. Już ją odpowiednio podlałam. Jak wiecie, stosuję kwasy humusowe i bakterie do uprawy warzyw. Nie tylko, bo w ogrodzie ozdobnym również. Teraz, jeżeli używacie bakterii, jeżeli macie te bakterie, które ja stosuję, to jeżeli macie brzoskwinie w swoim ogrodzie, to jak będzie ciepło i temperatura w ciągu dnia będzie tam powyżej 10 stopni, bo tak zapowiadają w najbliższym czasie, to śmiało możecie już wykonać oprysk na brzoskwinie, żeby nie miała kędzierzawości liści. O, i teraz zobaczcie. Może jeszcze trochę tutaj dołożymy tej ziemi, żeby było więcej. W końcu się zaczęło, w końcu wszędzie ziemia na podłodze. Jeśli stosujecie te kwasy i bakterie tak jak ja, to możecie wykorzystać mój sposób, żeby właśnie nie mieszać za każdym razem sobie tego wszystkiego. To właśnie jak przesypuję ziemię z worka do pojemnika, to od razu ją nawilżam wodą wymieszaną właśnie z kwasami i bakteriami i tak sobie tutaj czeka do momentu, aż będę używała do wysiewów. Teraz sobie to tak delikatnie przyduszę, żeby wszędzie ta ziemia miała odpowiednio równą wysokość. Jeżeli chcecie, możecie też oczywiście wymieszać ziemię z perlitem. Nie jest obowiązkowy w wysiewie cebuli, także nie będę tutaj uprawiała. Wysieję całe opakowanie cebuli z tego względu, że w cebuli do przetworów potrzebuje dużo, ale też często po prostu garść sadzonek wydaje znajomym, rodzinie. Także tutaj, jak widzicie, wysiewam żółtowo, ale widać, mam nadzieję na kamerze, że tych nasion tu już jest gęsto, że mamy ich naprawdę bardzo dużo. Także w tym pojemniku już tutaj starczy, nie będę wysiewała wszystkich do tej doniczki, ponieważ mimo tego, że ona jest głęboka, to i tak powierzchnia jakby tych systemów korzeniowych już jest, będzie bardzo duża w tej doniczce. Cebula potrzebuje bardzo dużej ilości wilgoci i składników odżywczych. I w momencie, kiedy są duże skoki tej wilgotności, że jest sucho, mokro, sucho, mokro, to wierzchołki tych wszystkich szczypiorków będą bardzo brzydko wyglądać i ona będzie taka blada. Nie przesadzajcie z ilością. Lepiej sobie zrobić dwie takie donice, niż zrobić to zbyt gęsto. Widać to bardzo często na cebulkach, które pędzimy na szczypior, na parapetach. Na początku ten szczypiorek jest ładny, systemy korzeniowe tam się rozwijają i w momencie, gdy zaczyna tych systemów być tam bardzo gęsto, no to szczypior zaczyna nam usychać. No i tu właśnie to przez to, że mają systemy korzeniowe zbyt mało miejsca. Tutaj na wierzchu musimy sobie zasypać ziemią. Na głębokość sadzimy te cebule nie głębiej jak pół centymetra. Ja sobie tu wezmę sitko. I tutaj ładnie sobie zasypię. A, mamy to. Nie będę podlewała, ponieważ ta ziemia jest wystarczająco wilgotna. I tutaj tylko znacznik, cebula globo wysiana w połowie lutego i później będziemy sobie rozmawiać dalej, jak już będziemy robić spacerek po ogródku, co tam rośnie, gdzie rośnie. Globo. Tak samo postępujemy z porem, tak samo postępujemy z szalotką czy cebulą. Tak jak ja tutaj siedmiolatkę muszę sobie wysiać właśnie do nowego ogródka. Także działajcie. Zapraszam serdecznie. Popatrzmy jeszcze raz na tą cebulę z zeszłego roku. Taką donicę stawiam na parapecie jasnym. Przechowuję w temperaturze nie wyższej niż 22 stopnie. Do zobaczenia za miesiąc.